Dodatkowa wentylacja grawitacyjna, czyli rozwiązanie problemu zaszczelnego domu. Co prawda budynek ma już swoją fabryczną wentylację grawitacyjną z kominów, ale obawiałem się, że może okazać się ona niewystarczająca, dlatego postanowiłem wcielić w życie swój autorski projekt. Całość konstrukcji opiera się o dwie rury wentylacyjne, które posiadają otwory nawiewno-wywiewne na każdym końcu. Powietrze cały czas przepływając przez te rury odprowadza powietrze z dolnych pomieszczeń, pomarańczowe oznaczenie, a doprowadza powietrze do pomieszczeń na górze, zielone oznaczenie. Obydwie rury główne połączone są także z kominkiem wentylacyjnym na dachu. Nie robiłem kanału wentylacyjnego w garażu, a także kotłowni, gdyż uważam, że garaż przez, nie oszukujmy się, nieidealnie szczelną bramę sam będzie wymieniał powietrze, a kotłownia i tak będzie musiała mieć doprowadzone powietrze z zewnątrz, tak zwaną zetką. Pierwotny pomysł był taki, aby główne rury powiesić, ale jak widać są to rury PCV, więc ze względu na wagę zostały posadowione na podstawach. Cała konstrukcja jest ukryta za ściankami kolankowymi. Wymagają jeszcze finalnego dopracowania. Każda ścianka kolankowa będzie miała drzwiczki rewizyjne, bo zamierzam traktować to pomieszczenie jako schowki na jakieś niepotrzebne rzeczy. Podłogi w schowkach są ocieplone styropianem 2+3 na mijankę i wylane na nie cienkowarstwowe posadzki z worków. Jak to wygląda od strony technicznej? Ze ściany wchodzi rura PCV 160, następnie przechodzi redukcją do 110.
Na miejscu zaznaczonym na czerwono jest wywiercony otwór w celu odprowadzenia ewentualnych skroplin. Dodatkowo pierwsze metry rury są ocieplone wełną i dziesiątką, która ma pomóc zminimalizować ewentualny punkt rosy. Całość została, powiedzmy, uruchomiona jakieś 2 miesiące temu i na razie nic negatywnego się nie dzieje. Bałem się szumu w rurach od wiatru, ale jest kompletna cisza. Druga moja obawa to zbyt mocne wywiewanie nagrzanego powietrza z budynku, ale z tym też na razie wszystko jest ok. Co więcej, higrometry pokazują, że dolne pomieszczenia lepiej pozbywają się technologicznej wilgoci, co jest niewątpliwym plusem. Wszystko okaże się, jak zacznę ogrzewać budynek normalnym piecem. I jeśli okaże się, że zbyt dużo nagrzanego powietrza zbyt szybko ucieka, zastosuję tłumiki lub dławiki, które założę na każdym krańcu rur głównych. Myślę też nad zastosowaniem jakichś okrągłych filtrów. Pozwoliłyby mi na kontrolę ewentualnego przepływu powietrza, a jednocześnie na jego filtrację. Ostatecznie można pójść w sumie w stronę rekuperacji, ale ja osobiście nie jestem ich fanem. Pozdrawiam.